Sapiehówka, zabytkowy budynek przy Placu Opatrzności Bożej w Białej, powstał w końcu XVIII wieku. Do lat 40. XX wieku był własnością Habsburgów, którzy udostępniali go kardynałowi Adamowi Stefanowi Sapiesze. Stąd nazwa. W 2000 roku o zwrot nieruchomości upomniała się spadkobierczyni Maria Krystyna Habsburg. Księżna planowała utworzyć tutaj hospicjum. Rada Miejska przekazała jej pałacyk za 1% wartości. Jednak ponad 80-letnia księżna nie podołała temu zamiarowi. Budynek powrócił do miasta i popada w coraz większą ruinę. Powinno to już być zburzone. To jest naprawdę taka rupieciarnia, że 100 światów. O. A mieszka pani tu gdzieś w pobliżu? Tak, tak, tutaj w bloku. Czy boją się państwo jakoś, na przykład, że to się może zawalić, czy coś jest? No, jest taka możliwość. No, te samochody, co tu stoją, jak przyjdzie jakiś większy wiatr, no to mogą zagrożenie stanowią, niestety. A jak pani myśli, dlaczego nic się z tym budynkiem nie dzieje? No nie wiem. To niby było jakieś księżne, niby miasta, nie ma właściciela widocznie i no. I już za moich czasów, jak tu 30 lat mieszkam, to już było remontowane. No i co, znowuż tak nie tego. Wow. Teraz się już zupełnie rozleciało. Teraz już zupełnie i powinni rozburzyć i parkingu by było więcej, bo tu w mieście naprawdę nie ma parkingu. Ten budynek już dawno powinien być przewrócony, rozebrany, bo to przecież zagrożenie stwarza. Tu tyle ludzi do kościoła chodzi i przechodzą tutaj. Nie wiem, co to za zabytek, dlaczego to tak ktoś zabezpieczył, a nie rozebrał. To już każdy jeden, kto przechodzi, to w ten sposób mówi. Przecież to aż straszy takie coś. Jest zabytkowe, no, czy mają, aż się nie rozwali samo. Straszne, to jest straszne, ja nie wiem, po co to się trzyma w ogóle takie. Przecież na tym można by coś rozebrać, czy jakiś, nie wiem, placyk zrobić, czy wybudować coś innego. A tak to stoi, każdy obchodzi z daleka, patrzy, czy coś nie spadnie na niego. Trzeba rozburzyć i to wszystko. Sapiehówka chyba jednak uniknie tragicznego losu. Nie dość, że nie zostanie rozebrana, to już wkrótce powróci do stanu świetności. Obiekt kwalifikowałby się już w niedługim czasie do rozbiórki. W związku z tym miasto parokrotnie próbowało sprzedać ten obiekt i ogłaszało przetargi, no ale one wiele nie dawały, bo ludzie widzieli, w jakim to jest stanie i ile tutaj trzeba dołożyć środków, żeby go doprowadzić do jakiegoś stanu. Osobom postronnym, które od wielu lat obserwowały, jak sapiehówka popada w ruinę, może to wydawać się nieprawdopodobne, ale znalazł się nabywca i właśnie wczoraj została sfinalizowana transakcja kupna-sprzedaży. W tym tygodniu budynek zmienił właściciela, zakupiła go w drodze rokowań prywatna osoba, która zadeklarowała, że w ciągu najbliższych 5 lat ten budynek odremontuje. W umowie, którą podpisaliśmy, zastrzegliśmy, że nie ma naszej zgody na wyburzenie. Jest też pewne zabezpieczenie, takie jak już we wcześniejszych tego typu umowach zawieraliśmy, to znaczy nie oddaliśmy terenu na własność nowemu właścicielowi tego obiektu. On otrzymał ten teren w formie wieczystej dzierżawy i będzie go mógł nabyć dopiero po tym, jak zrealizuje postanowienia tej umowy, czyli jak ten budynek zostanie odremontowany. Budynek został sprzedany za niecałe 300 tysięcy złotych. To dużo, zważywszy na nakłady, jakie nabywca będzie musiał ponieść, aby przywrócić go do stanu używalności. Wydaje mi się, że w tej chwili największym chyba sukcesem miasta jest to, że udało się pozyskać inwestora, który jest na tyle świadomy, że wie, co kupił, ma program, wie, co tu chce zrobić i daje gwarancję, że na pewno to doprowadzi do stanu pierwotnego. Był to niewątpliwie ostatni moment, aby uratować budynek, który, jak się okazuje, posiada duże walory historyczne i architektoniczne. Budynek jest XVIII-wieczny, wybudowany w stylu klasycyzmu, ma bardzo dużą wartość architektoniczną, jest bogaty w detal architektoniczny, ma bardzo ładną fasadę z pilastrami, z wystającym ryzalitem środkowym, z bramą wejściową we wnętrze, z bramą, która też jest taka XIX-wieczna. W związku z tym jest tu masę takich elementów, które jeśli się to odnowi, to one tutaj będą stanowiły i mówiły o naszej tożsamości, o naszej kulturze i o tych naszych przodkach, którzy po prostu pewne rzeczy budowali, a budowali ładnie.
Bielsko jest bardzo ładnym miastem i powoli się zamyka urbanistycznie to wszystko. Powoli, powoli te elementy są uzupełniane i tworzy się całość. Miejmy nadzieję, że ten budynek po tym remoncie też będzie takim dopełnieniem tej całości. Będzie dopełnieniem. Mam tylko jeszcze jedną taką nadzieję, że właściciel będzie się starał o dokupienie troszeczkę tego terenu, otoczenia, żeby mógł tą swoją funkcję tu dać. No przede wszystkim jakiś dojazd, żeby miał, żeby mógł mieć trochę oddech ten obiekt, bo on miał kiedyś ogród z tyłu, tam jeszcze są świadki na to, że to są te drzewa, które zostały. To świadczy o tym, że ten obiekt miał troszeczkę tego terenu więcej. I to na pewno zostanie w późniejszym terminie spokojnie doprowadzone do takiego stanu, że będziemy mieli ładny obiekt w Bielsku. Co będzie w wyremontowanej sapiechówce? Galeria sztuki, przedszkole? Do końca nie wiadomo, jednak nowy nabywca zapewnił, że ma pomysł na wykorzystanie budynku.